Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Hype na Cyberpunka 2077 narasta z każdym dniem coraz bardziej, mimo że do premiery jeszcze kawałek czasu. Dzisiaj mam dla was unboxing związany z Cyberpunkiem. Zaraz sami zobaczycie, co tam jest w środku. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Na zachętę możecie już teraz zostawić łapkę w górę, a jeżeli ktoś jest nowy i jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji z dzwonkiem. No dobra, bierzemy się za rozpakowywanie tej tajemniczej paczki. Na pewno się nie spodziewacie, co jest w środku. No to otwieramy. Mój niezawodny kompan jest ze mną. Rozcinamy paczkę. Tak jest. Pudełko już otwarte. Otwieram do końca. Jeszcze jedna zakładka, jeszcze druga zakładka i proszę, oto on. Cyberpunk 2020, tak jest. Cyberpunk 2020, czyli podręcznik do gry fabularnej Cyberpunk, od którego wszystko się zaczęło. Zaraz sami zobaczycie, co tutaj jest w środku. Dla mnie to jest mega wspomnienie z mojego, no, nie tak wczesnego, ale jednak dzieciństwa, bo czasów licealnych, kiedy ja się ze znajomymi zagrywałem w Cyberpunka 2020. Co prawda wtedy mieliśmy podręcznik skserowany, a nie tak pięknie wydany, no ale ja na fali właśnie hype'u związanego z Cyberpunkiem 2077 postanowiłem sobie kupić podręcznik, żeby mieć oryginalny, nowiutki, pachnący podręcznik do Cyberpunka 2020. Gra fabularna mrocznej przyszłości. No to jest coś pięknego. Właśnie no na podstawie tego, a pewnie tą panią też już możecie poznać. Na podstawie tego podręcznika i na podstawie tej gry CD Projekt zrobił, czy w ogóle wpadł na pomysł gry Cyberpunk. Także myślę, że tutaj będzie mnóstwo bardzo fajnych nawiązań czy analogii do gry. Ja z przyjemnością sobie ten podręcznik odświeżę, żeby już podczas gry w Cyberpunka być na bieżąco i móc nawiązywać do podręcznika i do tego, co tutaj było, bo tu naprawdę jest bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji, ciekawych grafik mrocznej cyberpunkowej przyszłości. Jak widzicie, są też samochody z Cyberpunka. Trochę przypominają samochód, w którym porusza się Lee, czyli główny bohater Cyberpunka 2077. And I'm a big dreamer. Bardzo, bardzo to jest wszystko fajne i klimatyczne. Trauma Team. Pogotowie ratunkowe. Wszystko można sobie poczytać o tej organizacji, która miała tak sporą rolę w ostatnim gameplayu, który oglądaliśmy z Cyberpunka. PT-133 to control. Patient NC570442 secured. Stimulants being administered. 70 milligrams dopamine, 110 norepinephrine, 800 fibrin. Hey, give us a lift out of here. No problem. Tak jak powiedziałem, ja to wszystko sobie przeczytam i potem będę mógł wam o tym lepiej opowiadać. Także to był mój niespodziankowy opening ze świata Cyberpunka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli chcecie sobie kupić taką książkę, no to jeszcze można je kupić, chociaż coś czuję, że ceny będą rosły. To ja znikam czytać podręcznik do Cyberpunka. Wam też to polecam, bo to dobre przygotowanie do samej gry, która już niedługo zawita na nasze komputery i konsole, czyli Cyberpunk 2077 od CD Projekt Red. Ja się bardzo jaram, bardzo czekam na tę grę. Myślę, że wy również. Pamiętajcie o łapce w górze, subie z dzwonem. Ja już się z wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!